Witajcie kochani, dzisiaj produkty, które zużyłam, chcę wyrzucić opakowania i nie przedłużając, trzy grupki, delikwenci, ulubieńcy, pogranicze i zaczynamy. Może od delikwentów. Fado, płyn WC, jeden z najgorszych jaki miałam, chyba jest jeszcze gorszy niż Domestos, bo Domestos przynajmniej śmierdzi tym chlorem i wiadomo, że coś tam czyści. Tutaj strasznie pachnie. Nie wiem, czy zapach, że jest lawendowy, czy po prostu on taki ma specyficzny zapach, jak się zostawi na te 5-10 minut, aby wyczyścić toaletę. Strasznie śmierdzi, no to nie jest zapach ładny, przyjemny. Taką wilgocią, takim, no nie wiem, grzybem, takim, no nie jest zbyt przyjemny, także no ja go nie polecam. Chyba, że tylko tak, wiecie, jak ktoś, ja czyszczę 2-3 razy w tygodniu toalety, ale jak ktoś na przykład czyści codziennie, więc nie musi zostawiać na te 5 minut tego płynu na muszli, więc tylko, nie wiem, poleje i od razu spłukuje. No to może tak, ale no, na to mówię, 5 do 10 minut nie polecam, nigdy więcej nie kupię. Następny, masakra, zmywacz do paznokci. Co to za zmywacz? Ja nawet go nie otworzę, nie powiem wam. Inaczej, powiem wam, ale nie otworzę. To jest zapach, to już nie jest zapach acetonu, to już nie jest zapach octu. Ja nie wiem, co to jest za zapach, ale to jest masakra jakaś totalna. Wymieszanie z poplątaniem strasznych zapachów, wszystkich jakich możliwych na świecie, chyba zmywaczy do paznokci. Poza tym zostawia, jak się, wiecie, zmywa lakier, zostawia taki żółty odcień, taki aż powiedziałabym pomarańczowy, także no nie jest to fajne. Nigdy go nie kupię, jak go zmęczam, ja go naprawdę dawno temu już kupiłam, nie wiem, czy początek grudnia to był, czy koniec listopada, no jakoś tak, w każdym bądź razie nie wrócę do niego, masakra. Tu jest odświeżacz do lodówki, nie wiem, czy pamiętacie, jak go kupowałam, też już jakiś czas temu, zobaczcie, on w ogóle nie znikł, to znaczy nie wywietrzał. Niczym nie pachnie, no ja wiem, odświeżacze nie powinny, odświeżacze to nic odświeżacz, tylko pochłaniacz. Nie powinny niczym pachnieć, on też nie pachnie niczym, ale też nie pochłaniacz zapachów, więc wiecie, no wypróbowane na zapachu z ryby, na zapachu cebuli, nie sprawdza się, no bo chociaż trochę powinien zniknąć, tak? No on nie zniknął, no nie wiem, no naprawdę, żadne tutaj nie jest zużycie tego. No nie wiem, u mnie się nie sprawdził w lodówce. No i kolejne płatki bawełniane takiej firmy, takie gratisy, no i co z tego, zobaczcie co się dzieje, żeby nie być kołosłownym, tak właśnie się rozdwajają, masakra. I to wszystkie, jak jeden, nawet jedna sztuka nie była, żeby się nie rozdwajała, nie wrócę do nich, nie wiem, czy akurat trafiły mi się takie. Słuchajcie, to były poprzedzenie w sklepiku osiedlowym. One kosztowały 2,99 za te 125 sztuk. Chyba jakoś tak. To była promocja jakoś tak tygodniowa, jakiś tam produkt tygodniowy czy coś. No wybaczcie, no ale no, nie sprawdziły się u mnie. To może teraz te co na pograniczu. I teraz tak. Przyniosłam ze sobą, on już jest zużyty patyczek. To jest taki patyczek. One były w takiej torebusi. Potem już dokupowałam pojedyncze i też wkładałam, żeby była jakaś higiena zachowana. To są patyczki te drewniane, zakończone szpikulcem i tym ściętym brzegiem do oczyszczenia paznokcia, czy u stóp, czy u rąk. Nieraz sprawdzał się też do szaszłyków całkiem nieźle. No jest użyty, no bo już jest rozdwojony i na Allegro bodajże 10 sztuk złotówkę, jakoś tak. Czemu na pograniczu? No bo jest moim ulubieńcem, nie jest delikwentem, jest ulubieńcem, ale no wiecie, no to nie jest tak, że to się tym zachwycam. Ja tego będę używała zawsze, więc trudno mi powiedzieć. Tutaj też na pograniczu
Pierwszy raz miałam do przetestowania taki konkretny balsam. To jest balsam typowo na solarium. Słuchajcie, no to jak to strasznie jedzie rybą. Ja nie wiem, czy akurat z tej serii, czy akurat, że z proteinami, no ale te inne, które miałam do przetestowania, też były z proteinami i one pachniały pięknie. No ten jedzie rybą. Nigdy więcej już nie chcę go testować. Chyba są jeszcze 4 czy 5 z tym właśnie, nie wiem, to jakiś emblemat, czy po to na kwiatek to nie wygląda. Różne kolory i one chyba mają inne właściwości. W każdym bądź razie ja chyba nie chcę już tamtych testować. Straszne. I to na pograniczu, a na pograniczu dlatego, że to są moje ulubione chusteczki, ale wy nie lubicie, jak o nich mówię. Ci, co dopiero co weszli na mój kanał, to tylko powiem szybko, że to są moje ulubione chusteczki, są przeważnie w promocji w Biedronce, 3-pak za 9 zł. W tej chwili jest chyba nadal promocja, jak nie ma promocji, to jest zadyszkę, też 3-pak, ale wy nie lubicie, jak o nich mówię. Ci, którzy już mnie oglądają na początku, od początku, zawsze polecać im inne chusteczki, przepraszam, inne chusteczki, no nie wiem, jakoś ja ich lubię używać do wszystkiego. Piszecie mi, do czego jeszcze mogą służyć. Niektórzy z Was piszą, że fajnasko wyczyszczają buty na przykład, a ja mogę dodać jeszcze tyle, że klatkę od szczura też całkiem nieźle czyszczą. No i moje ulubieńce. Magnes, zawsze mam taki 4-pak pojedynczych witamin, czyli multivitamina, witamina C, magnes i wapno. Magnes się skończył, czas kupić nowy. Perfumy Adidasa, to znaczy bardziej woda toaletowa perfumowana, czarny, klasyk, ponad 20 lat. Już jest na rynku, akurat ta seria nieraz znika na kilka miesięcy, więc zawsze mam jakiś zapas. Ja mam, oczywiście zapas ma mój mąż, ale no to jest jedyny zapach, jaki męski preferujemy we dwójkę, więc zawsze jest w moich ulubieńcach, jak się skończy. Ja uwielbiam ten zapach, ja uwielbiam, on mi się jeszcze nie znudził. Mój mąż się psika tylko nim, tylko jego używa. No nie wiem, jakoś tacy jesteśmy dziwni a propos zapachów. Mój mąż nienawidzi testować zapachów męskich, perfum ani dezodorantów. Zawsze używa tego, od kiedy się znamy. Mój ulubiony polski, to znaczy w sensie takim, że nigdy nie kupowałam z chemii niemieckiej, tylko w Polsce. Fery ulubiony, też pisałyście mi, że jest też Wasz jeden z ulubionych płynów do naczyń. Kupiłam ostatnio, nie ostatnio, tylko już jakiś czas temu, ale już tam jest jakoś tak 1/3 też fery, ale jest inny zapach. Ten jest, ten mi się sprawdził wyśmienicie. Zresztą fery, no wiecie, 1-2 krople max naczynia umyte. I tutaj mam dwa zapachy do mojego ulubieńca roku, tego wkładu elektrycznego na baterię z chemii niemieckiej. Dwa zużyte. Z tym, że nie wiem, teraz dopiero zauważyłam, jak wkładałam pudełeczka do Denka, że pudełka są takie same, ale w środku były inne. W sensie takim, zaraz Wam pokażę, że tutaj były naturalny i konwalia. Straciliśmy ostrość. O, już jesteśmy. Naturalny i konwalia. Odłożę na sekundkę. Tu Wam pokażę ten drugi. O, i naturalny i lawenda, czyli w sumie pudełka są te same. O. A w środku było co innego. Wiecie co, ja nie rozróżniałam tego zapachu, jak zmieniałam. Czyli w sumie nie wiem, czy... chyba bardziej lawenda. Ja nie przypadam, przepraszam, za zapachem lawendy, ale u mnie się to sprawdzają te dwupaki, także ja do nich jeszcze wrócę. Jest teraz włożony trzeci, także na jakiś czas, no na spory czas mi starczy. Jedyne co wielki mankament jest to, że baterie, te zwykłe paluszki, nie AA, ani nie wiecie, akumulatorki, tylko zwykłe takie baterie, niestety wytrzymują 2-3 dni, więc no sporo kasy na nie idzie. Muszę zakupić akumulatorki i muszę zakupić ładowarkę do nich.
No bo to nie sposób jest. Kurde, no majątek. Ja już na początku, jak zużyłam ten pierwszy, no to szalałam, bo inaczej, przy pierwszym podajniku, że tak się brzydko wyrażę, były oczywiście baterie włożone w zestaw i one naprawdę bardzo długo wytrzymały. To nie były do ładowania, do ładowarki, ale długo wytrzymały. No i potem już jak zaczęłam przy drugim zmieniać i szalałam, no bo co drugi dzień baterie, co prawda dwa paluszki, no ale zawsze. No i teraz już przy tym trzecim tak nie szaleję, raz na jakiś czas po prostu go tylko włączę, no bo wiecie, no kurde, majątek na baterię. Także następnym razem, następnym punktem jest kupienie baterii i ładowarki do baterii. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zainspirowałam. Może coś polubicie, może czegoś nie lubicie. Jeżeli coś mieliście z zapachów, albo z czyszczenia toalety, z naczyń, płynów do mycia naczyń, no i tych niezbyt dobrych płatków bawełnianych, no masakra jakaś to jest, napiszcie mi w komentarzach. Ja wszystkie chętnie przeczytam, na wszystkie chętnie odpowiem. Dziękuję Wam pięknie za wszystkie do tej pory, za wszystkie maile, za wszystkie maile prywatne. Jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego, słonecznego dnia. I ja się z Wami żegnam i do jutra. Pa, pa!